i współuczestnik w uścisku, i w królestwie, i w wytrwałości w Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Boga i świadectwa Jezusa. Byłem w Pańskim dniu i usłyszałem głos dawno mówiący: co widzisz, zapisz do zwoju i poślij siedmiu zgromadzeniu. I obróciłem się. Ujrzałem siedem świeczników, a pośrodku świeczników podobnego synowi człowieka. I głowa jego i włosy jego białe jak wełno, jak śnieg, i przepasany pasem złotym. Zaś ubrany w białą, powłóczystą szatę. I głos jego jak głos wód wiele. I stopy jego podobne spiżowemu kadzidłu w piecu rozpalonemu. I miecz ostry, obosieczny z ust jego wychodzący. I położył prawicę jego na mnie, mówiąc: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. I oto stałem się martwy i żyjący jestem. Potem ujrzałem drzwi nieba otwarte i głos za mną jak tron mówiąc pierwszy: wstąp tu, a pokażę ci sama zaś. Zwiastuna wielkiego.
głoszącego głosem wielkim, kto mógł wziąć swój i rozwiązać pieczęcie jego. I nikt nie mógł na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią rozwiązać swoją, ani patrzeć. I płakałem wiele. Bo nikt godny nie został odnaleziony, aby otworzyć swój i patrzeć na niego. I przyszedł i zabrał z prawicy siedzącego na tronie. I gdy wziął zwój, 4 istoty żywe i 24 starszych upadło przed barankiem na kolana, mający każdy cytrę i czaszę pełną kadzideł, które są modlitwami świętych. I śpiewają pieśń nową, mówiąc: godny jesteś wziąć zwój i rozwiązać pieczęcie jego, bo wydany na ofiarę zostałeś i kupiłeś Bogu we krwi twej z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami i królować będą nad ziemią! Zwiastunów licznych, stojących wokół tronu, i 4 istot żywych, i starszych, i była ich liczba miliardy, miliardy, i tysiące tysięcy, i krzyknęli głosem wielkim: godny jest baranek zabity wziąć chwałę i szacunek, i moc, i siłę! I usłyszałem głos jednej z 4 istot żywych, mówiący jak głos grzmotu: przychodź. I ujrzałem, i oto koń biały, i siedzący na nim, mający wieniec, dany ze sobą łuk, i wyszedł zwyciężając. I jakby zwyciężył. I gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem głos drugiej istoty żywej mówiącej: przychodź. I oto inny koń, ognisty, i dany został mu miecz wielki. I gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem głos trzeciej istoty żywej mówiącej: przychodź. I oto inny koń, czarny,
a siedzący na nim mający wagę ręka jego. I gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej istoty, które mówiącej: przychodź! I oto inny koń, zielony, a siedzący na nim imię mu śmierć. I dana została mu władza nad czwartą częścią ziemi, by jedni drugich zażynali przez zwierzęta ziemi. I gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem duszę zabitych z powodu słowa Boga. I krzyknęli głosem wielkim: do ciebie, Panie Wszechświata, nie krzyż krwi naszej przed zamieszkującym na ziemi. I otworzył pieczęć szóstą. Stało się jak trzęsienie wielkie, a słońce stało się jak wór włosiany, a księżyc stał się jak krew. I wszystkie gwiazdy nieba spadły na ziemię. Ujrzałem czterech zwiastunów, którzy stali na czterech rogach ziemi, trzymając cztery wiatry ziemi. To nie dał wiatry na ziemię, ani na niebo, ani na wszelkie drzewo. I ujrzałem innego zwiastuna, wstępującego od wschodu słońca, mającego w rękach pieczęć Boga żywego. I krzyknął do czterech zwiastunów, stojących na czterech rogach ziemi, mających uczynić niesprawiedliwość ziemi i morzu: nie czyńcie niesprawiedliwości, aż nie opieczętujemy słów sługi Bożego na czołach. I usłyszałem liczbę 144 tysięcy z każdego plemienia synów Izraela. I wszyscy zwiastunowie upadli przed tronem i pokłonili się, mówiąc: amen. Błogosławieństwo, moc, siła, dziękczynienie Panu Bogu naszemu. Amen. Stało siedem tron. I ujrzałem innego zwiastuna, który stał przy ołtarzu i miał kadzielnicę złotą. I danych mu zostało kadzideł wiele i wystąpił dym z kadzideł, które są modlitwami świętych. I wziął zwiastun kadzielnicę z ołtarza i napełnił ją ogniem i rzucił na ziemię. I stał się płacz wielki i cierpienie. I stało się widzieć znak na niebie. Kobieta odziana słońcem, a księżyc pod stopami jej, a na głowie jej wieniec z gwiazd 12 i na łonie mająca. I krzyczy, aby urodzić
i męcząca się w bólach i urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody laską żelazną. Zwiastunowie jego, by wojować ze smokiem. I rzucony został smok, wielki wąż, dawny zwany oszczerca i szatan. I usłyszałem głos z nieba, mówiący: stało się. Wybawienie dzięki Bogu naszemu i władza pomazańca jego, wyrzucony został oskarżyciel braci naszych, oskarżających ich przed Bogiem naszym, dniem i nocą. I gdy ujrzał smok, że rzucony został na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę. Ale dane zostały kobiecie dwa skrzydła orła wielkiego, by leciała na pustkowie, na miejsce jej, z dala od oblicza węża. I rzucił wąż za kobietą wodę jak rzekę. I pomogła ziemia kobiecie. I połknęła rzekę, którą rzucił smok z ustrzeli. Rozgniewał się wąż na kobietę i odszedł uczynić wojnę z pozostałymi z nasienia jej, strzegącymi przykazań Boga i mającymi świadectwo Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, szczęśliwi w Panu umierający od teraz. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od trudów ich, bowiem czyny ich idą za nim. W Panu umierający od teraz. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od trudów ich, bowiem czyny ich idą za nim. Szczęśliwi martwi, Panu umierający od teraz. Patrzaj mnie,
Współsługa twój jestem i braci twoich proroków, strzegących pism zwoju tego. Bogu, pokłoń się. Niesprawiedliwy, niech niesprawiedliwość czyni jeszcze. Święty, niech się uświęci jeszcze. Brudny, niech się zbrudzi jeszcze. Oto przychodzę szybko i zapłata ma ze mną, by oddać każdemu jak pracę. Ja, Alfa i Omega.